poprzednim odcinku pokazałem wam moją willę, którą zbudowałem sobie, znaczy, którą kupiłem wraz z Milki, która jest ze mną dzisiaj na odcinku. W dzisiejszym odcinku totalnie się sprawa pokomplikowała, ponieważ jesteśmy aktualnie zakładnikami w banku. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szypson i jest ze mną dzisiaj Milki. Słuchajcie, jesteśmy zakładnikami w banku. Hejka, hejka. Dokładnie. Nasi przyjaciele nas okradli. Tak. To Milina, ufaliśmy im. Ja nie wierzę, jak to się stało w ogóle. Milina, ochroniarze. Jak ty ich mogłaś zatrudnić tutaj w ogóle? Jak ty to zrobiłaś? Byłam matką w ogóle przez pewien czas syna od Paliona, a ten mi tutaj robi napad. Ja nie wiem, o co chodzi. Jakim cudem ty byłaś matką Paliona? O co chodzi? Co? Pytaj się go, naprawdę spytaj się. Co się wydarzyło? Ty coś przed mną ukrywasz? Przed tobą nic nie ukrywam. O, dobra, no to ci wierzę. Dobra, no w sumie tutaj jest średnio romantycznie. Jak się stąd wyrwiemy, to cię na pewno zabiorę w jakąś romantyczną podróż. Ale na ten moment musimy coś wymyśleć. Jak oni tu przyjdą, musimy coś wymyśleć. Ja proponuję, żebyśmy spróbowali uciec jakoś. Ja ciągle dążę do tego, żeby mieć jakiś kilof. Patrz, mam ze sobą aktualnie 9 sztabek złota, bo jak rozwalali... Tu... Siema Andrzeje! Halina! Hello! Halina! Dzień dobry. Zasłuchajcie teraz. No, zasłuchujemy. Dzisiaj dajemy wam genialne zadanie, które na pewno wam się spodoba. Mianowicie będziecie pakować wasze złoto do naszych toreb. O nie. Tak, a ty Milki zostaniesz. Dlaczego? Powiedzcie mi, dlaczego wy to robicie. Zostaw ją, to jest moja dziewczyna. A ty, Emilia, weźmiesz ślub z Pawłem. Ja pierdzielę, ale... Czy ciebie coś poniosło? Poniosło cię, kolego? Zabiję was teraz. Proszę, ja dobra. Chcę pakować, bo to niech ty brać ślub. Dobra, dobrze. Macie przerąbane teraz. Co chcesz? Zabić. Oni dostają sobie więcej. Wow, no ściągnij to zbroję. Ciernie jakieś. Macie 3 sekundy, a powiedzcie, że mnie kochacie. Chyba zwariowałeś. Nie zrobię tego. To macie śmierć. Dobra, zabij mnie. Macie, cieszcie się, że macie wybór. No i widzisz, ty masz... Wow, bół serduszka, kocham cię. A, dobra, ty... teraz mnie. No przestańcie. Nie strzelajcie w nią. Dobra, przesadziliście. Dobra, wiecie potrzebuję co? Potrzebuję jedzenie. Mam pół serduszka. Śmierdzicie alkoholem totalnie. Dobra, macie jedzenie, proszę bardzo. O, dziękujemy. My jesteśmy dobrymi złodziejami ogólnie, my, ale... No, słuchajcie, moim zdaniem, on nam jest rozwydrzoną wiewiórką, naprawdę, to jest ciężkie. Jak ty to nie powiedziałeś? Uderzyłbym cię, ale mam mało życia i boję się zginę. Tak mówią przyjaciele? Dobra, nie, słuchaj, jak się dowiecie, o co chodzi, to się jeszcze z tego będziemy śmiali przy kawie. Ja już mi się chce śmiać, no. Ale teraz musicie cię niestety nas słuchać, no dobra, bo wiecie, no, my mamy... Wypuśćcie nas. Nie ma kawy, chciałam wam powiedzieć. W jakim więzieniu, jak my się do więzienia nigdzie nie wybieramy? Co ty w ogóle mówisz? No właśnie, tak? W ogóle gadasz te rzeczy. Dobra, powiem wam coś w tajemnicy, Przestaniesz niszczyć te świeczki urodzinowe, nie rozumiem tego. Prawda. Ja nie rozumiem ciebie. Dobra. O, ja pierdzielę, niesie mnie! Dobra, ja tam wchodzę, bo użyję sobie... ciężki kaliber. Ja też! Nie wiem, czy dobra, wiecie, ale... Dobra, nie rób... Śpijcie tu. Nie mogę, można spać tylko w nocy. Jak nie możesz? Niech zostanie się. Nie da się, w pobliżu są potwory, musicie się odsunąć. No co jest, kurde, wy jesteście nienormalni, chodź te potwory zabić mi zaraz. O kurde, para creeperów tu jest i kurde, nie mogą spać już. A teraz... Kłaść się do łóżek. No mogę, śpijcie. No. Emilia, do łóżka. O, jak słodko sobie. Spaliście? Dobra, teraz wstańcie. Ale jeszcze się nie wyspałem, co to jest? Parci klepny, wstań, bo inaczej zginiesz. Emilia, podejdź tu. Jeszcze do roboty. Nie. Ja pierdzielę, dobra, to podejdę... Ła! No nie. Dobra. Za to, że cię nie słuchacie. No dlaczego? Za to, że cię nie słuchasz. Dlaczego? Idziecie pakować złoto. No dlaczego wy to nam robicie? No dobra, no to dajcie nam to pakować, wy nas ciągle bijecie. Dobra, dlaczego ale wy musicie tak? robić, my tego nie chcemy robić, ale my to musimy robić, ale nie musicie, zrozumiesz. No, dajcie nam w końcu pójść pakować to złoto. Ale kiedyś zrozumiesz, ale teraz nie zrozumiesz. Zrozumiesz to kiedyś, dobra, otwórzcie to, jeszcze już wyjść, już czuję tutaj się nie swoje. No dobra, możemy już robić to złoto. Ała, dlaczego mi nogę postrzeliłeś? Nie strzelaj do niej! Dobra, kurde, ona mnie denerwuje, ja nie mogę! Jezu! Dobra, uciekam! Aaaa, mogę! O, wstawać! Już możemy wstawać, już? Dobra. Idziecie, dobra. 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 Dobra.
idziecie do roboty. Tościk, albo ja idę do roboty, idę do roboty, idę do roboty. No to za mną, no to za mną, tutaj na mnie. Dobra, ale ja chcę iść z Emilką, Emilka. Nie, ale ona też, ja nie będę pracował bez mojej dziewczyny. Emilia, idziesz z nami, już. Ja powiedzieć, że cały czas płonę. Masz 3 sekundy, ja nie mogę. Dobra, idziecie. Ale grzecznie macie iść, bo inaczej zostaniecie ponownie zabici. Dobra, gdzie my mamy iść? Panią mnie bije. Dobra. Dobra, siądź. Wejdź tutaj. No wejdź tam! Jestem przecież. Dobra. Teraz tak. No właśnie nie wiem, nie, jaką mi okay. Tu nie ma siana! Kurna! Ej! Ła! Trościk, zaprzestań! Kurna, ale ja idę. Śmieć. Gdzie idziesz? Zaprzestań. No nie, gonisz mnie. Dlaczego ty to robisz? Zaprzestań, czekaj, bo cię uderzę. Czekaj. Nie, idź tu! A chodź, ale chodź, ale zauważ, ale zauważ. Zauważ to. Nie, co? Powiem wam, tu jest droga ucieczki, wiedziałeś o tym? Nie zauważyłem. Nie wiedziałem o tym, dostaj. Dostajesz, gosteczku. No tutaj. Dostanie, gdzie mam iść, tam. ale ja nie wiem, gdzie mam iść. Do głównego safe, no, wbijać. Zbierasz to. Zbierasz to wszystko i dajesz to grzecznie do skrzyneczki, którą kiedyś ci damy. Kurna, nie mogę. Dobra, zbieramy to, zbieram to, ale dajcie... No, ale nie mam żarcia, bo mi zabiliście. Nie mogę. ale Tosik, ale... Rób tam coś i kluczymy, albo spotkamy. Zbieraj te sianko. Nie wiem, gdzie jest, nie wiem, gdzie jest Emilia, ona się teraz ukrywa. Dobra, ja wyszukam cię. Emilia się ukrywa, Dave, no nie wiem, co mam zrobić. Ty zbierasz to? No, zbieraj zbieram. To. Zaprzestań atakowania mnie, wracasz do celi. Ale do celi... No, dobra, już. Jak wyszło nie z celi? Nie tu. Powiedz mi, jak ona wyszła w sekundę z obsydianowej celi? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Dobra, wchodzisz tutaj. Zapraszam. Ja nie mogę, ale ją teraz zabiję. Trzymaj mnie, Dave, bo ją zabiję teraz. No i teraz tutaj czekamy. Ja pilnuję ją. Trzymaj się tam, trzymaj się tam. Ale mnie cały czas bije, dlaczego jest taki niemiły? Dobra, bo... No, zaprzestań. Gdzie jest Szczypson? Czekaj. Kurde, nie patrzymy na Szczypsona, gdzie on jest. Emilka, ja wrócę po ciebie, obiecuję. Już zdupił, no nie mogę, to już jest koniec. No i co? No i nic, czekamy. Jak Denver i Sztokholm. Co ten Kilow tu robi? O nie. Nie, ja pierdzielę, skąd ty masz drewno? No, oddawaj to drewno! Oddawaj, ja nie mogę. Liczysz. Ła, no dlaczego? Dobrze, to już wystarczy. Zaprzestań atakować mnie, kurczę, kobieto. Siemka. Nie bij mnie. Tłumaczmy coś sobie, bo tego... No, oddaj te kraty. Policz to. Ja pierdzielę, patrzył mnie za śmieć, no nie... To jest stopniowe przesuwanie bramy, nie wiem, o co ci chodzi. Oddawaj. Nie umiesz, jak sobie nie trafiłeś. Przestań. No dlaczego mnie atakujesz? Dobra, chodź, ale... Czekaj! Nie mogę. Jeju, szlak mnie trafił. O, nie, zablokowałeś. Dobra, wejdź tam. Nie, będę się ciebie słuchał, no. Nie, wejdź tam. Nie, no, chcę, bo tam jest ciemno, ja tam się boję być. No dobra, to idziesz za mną w takim razie. No dobra, to gdzie? O kurde. Dobra. Stój! No stoję. Za mną. Gdzie? Ale ty stoisz w miejscu i mówisz za mną, no? Ty jesteś nienormalny. I najpierw idziesz do góry. Ale chcesz dostać tym? Dobra, czekaj. Nie. Oddaj to. Co ty robisz? Bo... Tu miałem wejść, nie? Bo obetnę paznokieć. Dobra, aha, że na dół, dobra, idę na dół. Na dół, ja nie mogę, jak ty jesteś syf, Szczypson, naprawdę. Robisz manianę. Co? Czemu tu jest tyle złota? Stało. No nie! Oddaj to, ona ma złoto. Nie mam nic. No dobra, ja wiem, jak zabrać jej złoto. Oddaję. Dobra, mamy złotko, Dave. Dobra, ja bym go też no ale dlaczego wy mnie bijecie? Dobra, ja idę po nich, ty, Dave, czekaj, ty weź to pochowaj do skrzyni. No co ona tu robi? No ja wiem, o, masz to, zaraz idę po nich, zaraz przyjdę po nich, masz złoto, idę po Szczypsona. Mam nadzieję, że nigdzie nie wychodzi teraz. Jesteście tam? Halo? Halo? Uciekli. Halo. Nie, ale teraz to jak naprawdę uciekli, to mają... Nie ma ich, ja pierniczę! Jest koniec ich żywota na tym... Nie, na... mam dosyć, wiesz co, to jest... Nie, Paweł, mam dosyć. No. Może jesteśmy zbirami... Jezu, ty jesteś niemądra, naprawdę. Naprawdę niemądra. Dlaczego ja się tak nienawidzę, naprawdę? Widzowie! Gdzie jest jeszcze? Gdzie jest stosownik? Kurna, gdzie on poszedł znowu? Co jest grane? Nie zauważyli mnie. To jest sprawiedliwe, ja nie mogę. Dlaczego tak on jest? Gdzieś jest tutaj. On jest największym zbiorem. Gdzie jest Szczypson? Szczypson, gdzie jesteś? Ja nie wytrzymam. Naprawdę. Dobra, widzowie, mamy to. Pomóż mi! Mamy to! Widzowie, nie, on gdzie on czeka? Ale nie może.
No nie może, bo nie może wyjść. Nie widzę go, Niku, nie widzę go, Niku. Ale... Ja też nie właśnie. Ja dobra, no to trudno, no to jak już tak ucieka bohater, no to musimy Emilię tutaj... Nie, ja zostawcie jakieś... ją, zostawcie ją! Coś zrobić z Emilią. Jak... Ja słyszałem, jak ktoś niszczy drewno, ja nie wiem, gdzie on jest. Emilia. Co? Nie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Stój tu! Co? Co? Jakim cudem on... Niech mi to ktoś wytłumaczy, bo zaraz mi szlak trafi, naprawdę. Mnie zaczyna się tak zdenerwować. Nie! Jest tutaj, mamy... Nie, dlaczego? Dobrze. No, ja byłem tak bliski ucieczki, Emilka, już miałem 4 drewna, żeby zrobić crafting. Teraz się ciągle palę. Chciałeś mnie tutaj zostawić, tak? Nie, ja właśnie chciałem po ciebie wrócić. Nie chcę być z nim w jednej celi. Ale taki dobrze. Już macie, no nie mamy Emilii, tak nie chciałem cię zostawić. Ja właśnie walczyłem o to, żebyśmy mogli stąd uciec. I dlaczego to tak się dzieje? Dlaczego wy nam to robicie? Słuchajcie, wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. Na razie nie możemy wam udzielać... Trzymajcie ziemniaczka na zgodę i alo. Jeszcze po jednym. I siema. No masz dwa. Dzisiaj wasza robota została zakończona. Ale my prawie nic nie zrobiliśmy. Ja stoję w miejscu, ale jestem w celi. Emilia robiła za ciebie. Ty chciałeś uciec, ale ona dzielnie pracowała. Buziaczek? Możesz nie, wiesz co, dramat. Zrobicie taki syf, że to jest śmieszne. Ale dla towarzystwa macie Andrzejka, więc pamiętajcie. No przestań to nie, ale... Oła! Dlaczego? O, zabrałem kolejna, ci wszystkie widzisz? Ziemniaki, umrzesz z głodu, przykro. Nie, bo to nie trzeba robić, to trzeba jeszcze raz po prostu to domurować. Oje. No, oj, dobrze, no i teraz to jest jazda. Tak jest 4 razy taki. Żeby się skończył dzień dziecka po prostu, bo to co tutaj się... No. Nie, no co to jest za zabezpieczenie? Dlaczego no. wy nam to robicie? Dobra, no. Może... Proszę. Pożegnajmy się z nimi. No. Ała! Ała! No kurczę, dlaczego dobrze. Ja schodzę na raz od razu? Nie, żegnamy, że dobra, już zrobiliśmy to. Kurde, jak on mnie denerwuje, ja pierdzielę. Pracownik. O kurde. Zostaw mnie. Przestaniesz mnie bić? Ja nie. Jestem dobra, ja nic nie robię, dlaczego, co, o co wam chodzi? No jestem dobra, nie, nie, nie. Ja nic nie robię, dobra, wracam. A oni nie biją. Ła. Wracaj, Paweł. To jest Paweł! Kurde, to śmietnik. Zostaw mnie, ucieknę stąd. Ucieknę. Nie goni mnie! Nie ucieknę. Ła, nie! Nie. Nie, to jest koniec, dobra. No nie. Powiedziałem ci coś, ci. Dobra, koniec. Nie rusz. Spadamy na razie, nie? Zostajemy tak, strasznie. Tak, idziemy ustalać pieniądze. O, Emilka, tak... Emilka. Żegnam was, idziemy spać, elo. No, elo. Nie udało nam się, nie udało nam się uciec niestety. Ale może uda nam się na następnej próbie, może jutro. Chodźmy spać tymczasem. A możemy spać tylko w nocy. No ja już mi się czasu przestrzeń załamała, odkąd tutaj jesteśmy w tych podziemiach. Zegar biologiczny. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na kanały wszystkich osób, które były na odcinku. Linki oczywiście macie do nich wszystkich w opisie. Jestem zły. Do zobaczenia w następnym odcinku. Wyszli. Tak, trzymajcie kciuki. 5000 łapek w górę, uda nam się uciec. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.